Kwasiecka to jest genialny materiał do pracy, ale też odpowiedzialność, jak dostałam tą propozycję, bardzo się ucieszyłam i w jakiejś euforii w ogóle do tego podeszłam, a potem jak zaczęliśmy pracę i z kim nie rozmawiałam, okazało się, że wszyscy ją znali i naprawdę wszyscy ją znali. Nawet ostatni partner, okazało się, że mieli do czynienia, więc ta odpowiedzialność była przytłaczająca i jakoś to tak, to jest ten ciężki kawałek tej pracy. Wydaje mi się, że najcięższe może być to, że każdy będzie starał się porównywać do oryginału, czy wyszło dobrze, czy niedobrze, czy to tak się uśmiechnęło, albo inaczej. Czy pani się trochę tego obawia? No to jest naprawdę, to bardzo mnie frustrowało podczas pracy, bo tych porównań nie da się uniknąć. Z drugiej strony, no to jest serial 13 odcinków, całe Agnieszki życie od młodości pod koniec liceum do śmierci. W 13 odcinkach nie da się opowiedzieć tych wszystkich historii, które Agnieszka w swoim życiu przeżyła, bo tego było mnóstwo. Ona prowadziła tak bujne życie towarzyskie, jeszcze w tak przełomowych czasach w naszym kraju. Podróżowała za granicę mnóstwo razy, jak gdyby nie da się tego wszystkiego opowiedzieć. To jest serial biograficzny, który gdzieś jakoś skrótowo opowiada ten życiorys i dlatego jest jeszcze ciągle materiał na, myślę, nie jeden film o niej.